13. edycja Masterchefa. Przepiękne tutaj widoki, bo półfinał nagrywamy, proszę Państwa, w Atenach. Będziecie mogli go zobaczyć na antenie TVN. Ale Przemku, to co w sumie ciekawi mnie, w Twoim przypadku dołączyłeś do ekipy Masterchefa, żeby ta przygoda mogła mieć taki piękny finał, to musiał mieć jakiś początek. To był jeden telefon, czy może casting? Wiesz co, był jeden telefon ze źródła. Zapytałem się wprost, Przemku, co robisz, a powiedziałem, że jestem bardzo zajęty, nie mam czasu na nic. Ale dla TVN-u, dla Masterchefa zrobię wyjątek i z miłą chęcią się zgodzę na wzięcie udziału jako juror w 13 edycji. W telewizji, w jej kulisach jest coś takiego jak zdjęcia próbne. One Ciebie też spotkały? Ktoś tam jakby sprawdzał, dawał Ci wskazówki, jak przed kamerą się zachowujesz? Wiesz co, nie miałem zdjęć próbnych, ale pamiętam, że byłem kilkakrotnie zaproszony jako juror do Masterchefa dla dzieciaków, wcześniej jeszcze kilka razy byłem. Czy widzimy TVN, tak więc podejrzewam, że tam już mieli moją wizytówkę zrobioną, wiedzieli, z kim obcują. Tak więc to było chyba dość łatwe. A sama praca jako juror, no to wiesz, przygoda. Przygoda, chociaż słyszałem od innych, że nie tylko uważają, że jesteś surowym jurorem, ale też pytali mnie, bo my mieliśmy akurat okazję rozmawiać wcześniej, czy tutaj mają się bać, czy ty jesteś taki jak w programie. Mówię, nie, na luzie, zebrałeś same pozytywne recenzje i też widzowie bardzo dobrze cię odbierają, ale były takie momenty programu, kiedy faktycznie pokazałeś tę swoją ostrzejszą stronę. Faktycznie przygotowywanie posiłków na podłodze, układanie dań, to nie jest coś, co jest mile widziane? Widzę, że się przygotowałeś do rozmowy. Po prostu TikTok nie pozwolił mi nie obejrzeć tego filmu, kiedy mówisz uczestniczce, że nie będę jeść, bo nie jestem psem. Powiedz mi, czy miałem rację. Miałeś rację, ale myślę, że wiele z nas mogło powiedzieć, że w warunkach domowych, jak na przykład na działce już nie było miejsca na blacie, to faktycznie tak to robiło. Z drugiej strony absolutnie wiem, że naczelną zasadą profesjonalnej kuchni jest porządek w miejscu pracy. I teraz jeszcze muszę dodać jedną rzecz, bardzo ważną, że część ekipy talerze miała na blatach, a 3 stanowiska miały na ziemi, czyli można było posprzątać sekcję i można było zrobić dania, dając je na górze. Czyli coś tu wynika, że ktoś tutaj nie do końca czai, o co chodzi w tej pracy. Słuchaj, emocje muszą być w kuchni, gotowanie polega na emocjach. O to w tym wszystkim chodzi, gotujemy dla gości przede wszystkim, dla naszych klientów, żeby wracali do nas, tak więc musimy trzymać rygor, musimy trzymać kulturę pracy, musimy dbać o produkty i być świadomi tego, co podajemy. Tak więc warunki, które są na tej edycji Masterchefa 13, są takie jak w prawdziwej kuchni. Bo ja bym nie wybaczył, żeby ta osoba, która wygra, będzie tym Masterchefem słabym. To ma być prawdziwy kucharz z krwi i kości, który wie, jak ma gotować, zna kuchnię, wie, na czym polega presja, bo to musimy powiedzieć wprost, gotowanie to jest presja. Życie pod presją w tym zawodzie to jest chleb powszedni. To Twoje pilnowanie jakości w smaku i w innych rzeczach, które są bardzo ważne w kuchni, zaprowadziły Cię do tego, że jedna z Twoich restauracji jest gwiazdkowa i być może część z widzów naszych nawet nie rozumie w ogóle tego świata, czym ta się restauracja ma różnić od tej wspaniałej knajpy, wiesz, pod Raciborzem, która robi przecież najlepsze kotlety schabowe. Co trzeba zrobić, żeby dostać gwiazdkę Michelin? Wiesz co, to jest w tym wszystkim śmieszne, że nie wiem, co trzeba zrobić na pewno, ponieważ nikt mi nie dał żadnej rozpiski wcześniej, jaki mam procedurę na gwiazdkę. To się po prostu dzieje, inspektorzy przychodzą, oceniają Twoje jedzenie, mają tam jakiś tam swój, powiedzmy, nie wiem, na to wygląd, jak ma to wszystko wyglądać, smakować i oceniają według własnego tam sposobu oceniania, którego nie wiem, jak wygląda. Tak więc wiem jedno, że na pewno dużo pracy to wymaga. Na pewno musisz spędzić wiele lat pracując w wielu restauracjach, zdobyć doświadczenie i wtedy możesz ewentualnie myśleć o tworzeniu własnej restauracji, która będzie miała może kiedyś gwiazdkę. Bo to nie jest takie proste, że każdy może ją dostać, nie każdy może ją utrzymać i też nie każdy może aspirować. Powiedzmy krótko w takim razie o kilku rzeczach, które moim zdaniem mogą mieć po prostu wpływ na tę gwiazdkę. Jakość składnika? Jakość składnika, tożsamość szefa kuchni, jak się danie prezentuje, serwis, lokalizacja. Tak mi się wydaje, bo tego nie wiem, tak mi się wydaje. Te rzeczy mogą przyczynić się do tego, że możesz zdobyć gwiazdkę. Ale czy tak jest na pewno? Tego nie wiem. No właśnie, bo potem lecimy do Singapuru albo do Tajlandii i tam są dwie takie specyficzne gwiazdki, gdzie po prostu idziemy sobie na taki food market, jemy sobie street food i okazuje się, że w tej budzie po prostu obrzydliwej, ale podobno przepysznym jedzeniem, tam jest taki znaczek, że to też jest gwiazdka Michelin. No i właśnie to jest o to, o czym mówimy. Nie wiadomo, jak inspektorzy oceniają, jakie mają te kategorie oceniania, nikt o tym nie wie. Wiesz, ja robię kuchnię polską, taką moją z dzieciństwa i też tak to wszystko promuję. Te składniki, które używam, na które się wychowałem
I też może to urzekło inspektorów, że jestem prawdziwy, daję taką polskość tym wszystkim, ale też zachowałem taki, wiesz, ten taki, mówię, czajchód. Tak. Powrót do korzeni, do dzieciństwa. To tak, takie twoje DNA, z którym, wyrosłeś. Tak, DNA, w którym się wychowałem, w którym moja mama mnie karmiła, moja babcia mnie karmiła. I ja to przenoszę teraz dorosłe życie. Mam umiejętności, mam ten taki, wiesz, skill z szefa kuchni, który może to użyć w odpowiedni sposób. Bo jednak też pamiętajmy, że gotowanie na tym poziomie to też jest proporcja ważenia składników. To nie o to chodzi, żeby dać piękne kwiaty do dekoracji, czy najdroższe kawałek mięsa. To nie o to chodzi. To musi być proporcja, to musi być doprawione, to musi być konsystencja i przede wszystkim każdego dnia powtarzalność. Bo najgorsza, najtrudniejsza, a nie najgorsza, jest każdego dnia powtarzalność, bo wykonujemy te same czynności każdego dnia, tak samo o tej samej porze. I to jest monotonne, ale jak się uczysz grać na skrzypcach, te same ruchy też robisz, okay, całe życie. Monotonna dla nas jako odbiorców, gości, to bardzo ważne, żeby te dania były równe, bo jak chcesz pójść do knajpy drugi raz, to liczysz, że to będzie to samo. Tak a propos tego street foodu, o którym zacząłem, czy twoim zdaniem można by to przełożyć na przykład na polskie warunki? Czy wyobrażasz sobie, że ta zapiekanka z okrąglaka mogłaby mieć w którejś budce gwiazdkę Michelin? Myślę, że nie. Dlaczego? Musimy jednak stwierdzić, że ten street food, o którym mówisz, wiem o którym mówisz, jest to coś większego, mocniejszego, lepszego niż zapiekanka zwykła, do której nie mam nic, bo ją uwielbiam. Jasne. Jak najbardziej, lubię zapiekanki, ale jednak to jest ta kuchnia trochę inna. To jest też niezwykłe właśnie, jak rozmawiam tutaj z kolegami, czy z tymi, którzy oglądają program, że czasem jesteś jako ten najsurowszy juror, no i szef kuchni gwiazdkowej restauracji tak demonizowany. Więc takie proste pytanie, czy to by się zdarza kupować w jednym z największych polskich marketów? Jeden jest na B, drugi jest na L. Spotkamy cię tam na warzywach, czy nie? Nie. Właśnie nie. Z tego względu, że nawet nie mam czasu, żeby iść na zakupy. Tylko z tego względu? Między innymi z tego względu. A jak chcę mieć super warzywa albo owoce, to mam dostawców, którzy dostarczają mi warzywa, owoce do moich restauracji. Mogę u nich zawsze zamówić i mam zawsze tam najlepszą jakość. Prosto do domu, że powiem nawet. To, co ciekawi też wszystkich, którzy odwiedzają restauracje, te małe czy te większe, to są też ceny. Czy tobie się wydaje, że przejście z jednej na dwie gwiazdki, to na przykład jest dobry powód, żeby podnieść ceny, czy to jest taki zwyczaj, który robią restauratorzy? To nie jest zwyczaj. Wiesz co, jeśli podnosisz ceny, to na pewno dajesz inny produkt, produkt droższy. To nie jest tak, że ktoś sobie podnosi ceny, ma drugą gwiazdkę i daje to samo jedzenie, co było przy pierwszej. Tak się nie robi, jak ktoś tak robi, to sorry, ale to... Właśnie wydawało mi się, że może taki prestiż jest powodem dla niektórych, że po prostu już wie, że się tak rozdzwonią te telefony. Prestiżem wiadomo, ale goście też mają większe oczekiwania do ciebie, tak więc ty musisz zamówić droższe produkty, co się wiąże większymi kosztami, bo chcesz gotować na lepszym produkcie, tak więc cena to jest produkt, sorry. Czy gościłeś w swojej restauracji Michela albo Magda? Wiesz co, Michel jeszcze nie był, nie dotarł, obiecuję, że dotrze, podejrzewam, że skończymy serię, to przyjedzie. Na pewno będzie u mnie Michela Suszew z jego restauracji, ponieważ chcę wpaść na staż, tak się wymienić doświadczeniami, jest to bardzo fajne. A Madzia była wielokrotnie, tak więc nie, 10 razy była Madzia u mnie. Pamiętasz jakieś słowa, które Magda powiedziała po tym, jak próbowała twoich dań? Tak, na Z. Jeżeli to jest to słowo, o którym tak, myślę, to jest w miarę emisyjne, jest w miarę emisyjne. Myślisz, że Magda jest naprawdę trudno zadowolić? Wydaje mi się, że tak, bo ma swój smak, wie czego oczekuje od danej kuchni i wie jak to wszystko robić. Tak więc ona nie jest też, że dzisiaj się obudziła i jest mistrzynią świata. Ona pracuje w tej branży dłużej niż ja i zwiedziła cały świat, ma restaurację, no i super, super gotuje. Ciekawe, czy jej pewność siebie pozwoliłaby jej powiedzieć, że kurde Przemek, spartaczyłeś ten sos. Wiesz co, wydaje mi się, że mam takie relacje, jakbym powiedziała, że coś nie tak, to ja to przyjmę i powiem okej, okay, Madzio, to podaj mi przykład, a postaram się to zmienić. Ja nie jestem osobą, która przyjmie i powie, ty nie masz racji, bo ja jestem najlepszy. Nie, sorry, nie jestem najlepszy, bym nawet nie chciał być najlepszy, ale o to chodzi, żeby przyjąć tą krytykę, przyjąć tą uwagę, przemyśleć sobie, czy naprawdę ta osoba ma rację, czy ja coś źle robię, czy zamknięty jestem w tej swojej bańce mydlanej i nie słucham nikim, bo jestem superhero. No nie jesteśmy superbohaterami, nigdy nie będziemy, jesteśmy ludźmi, robimy błędy, ale grunt jest taki, aby ich nie powielać, bo najgorzej, jak ktoś bezmyślnie robi pewne rzeczy, w których ja mam na to awersję w gotowaniu, jak ktoś właśnie bezmyślnie robi kolejną tą samą rzecz, robi te same błędy, no po prostu to nie idzie. Nauka polega na tym, żeby jednak te błędy eliminować. Na tym to polega i tak to powinno wyglądać. Nie zapominajmy, że jesteśmy tutaj przy okazji 13. edycji Masterchefa, półfinały trwają. Jaka jest taka rzecz, takie danie, przy którym najłatwiej sprawdzić, czy ktoś po prostu umie gotować, czy nie?
Oj, ciężkie pytanie, ponieważ tych dań może być wiele, ale mieliśmy przykłady z odcinków wcześniejszych, że sos bernecki to nie jest taka łatwa sprawa i pamiętam, rozmawiałem z uczestnikami, każdy mówił, a sos bernecki to łatwo zrobić, żółtka, a mówię, okej, zrobicie, to pogadamy. No i pamiętasz, jak było? Troszkę tam polegli. Wykładali się po prostu jak złoto. Ja tam już nie chciałem mówić pewnych rzeczy, bo mi nie przystoi, ale mi się zagotowała woda w żyłach. Woda, krew mi się zagotowała w żyłach, ponieważ dostałem surowe jajka. No, panowie i panie, no musimy dbać o swoje najpierw życie. Najpierw do zamknięcia by było. No, każdy gość powiedziałby, opinia negatywna, nie zapłaci rachunku, wychodzi, pozamykane i tylko zostają dechy w drzwiach. Podoba ci się miejsce, w którym jesteś? Też to, że dotykasz trochę medialnego świata, może nawet show biznesowego, czy gdyby była kolejna edycja, totalnie w to wchodzisz? Pytasz się o kolejną edycję, tak? Czy bym został? Wiesz co, jest tak fajnie tutaj z wami, że pewnie bym został. Na pewno towarzystwo Michela i Magdy jest fajne, bo się tutaj dogadujemy z nimi razem, wspólnie. To gotowanie, uczestnicy i te emocje są dość ciekawe dla mnie. Druga sprawa jest taka, że kręcimy to w Krakowie u mnie. Jestem blisko restauracji, tak więc mogę zawsze iść do swojego łóżka, wyspać się, nie muszę po hotelu poniewierać. Na pewno ta przygoda jest czymś innym, ponieważ otwiera też wiele perspektyw innych, poznanie ciekawych ludzi. Dzisiaj tu jesteśmy w Atenach, tak więc taka przygoda w Atenach. Mogę odwiedzić mojego kumpla Arno w jego restauracji, który nie widziałem się rok czasu, a był u mnie on dwa razy, a u niego jeszcze nie byłem, także to jest taka opcja, że możemy się zobaczyć jeszcze raz po dłuższej przerwie. Fajnie, naprawdę jest fajnie. I na pewno byłaby taka opcja druga, to bym powiedział, pewnie, że wchodzę w to w ciemno, bo wiem, że będzie jeszcze lepiej niż po pierwszej edycji. No to czekamy. 14. edycja już gdzieś tam nad nami wisi i po prostu do zobaczenia. Tak dzięki jest. Bardzo. Dziękuję uprzejmie.